My wybraliśmy się do lasu, może znajdziemy jakieś grzyby. Tak. Wzięliśmy też Dalię zalitą. I Dalię trzeba tak monitorować na zdrowie. Matko jedyna. Ale Mikołaj ją prowadzi. Chociaż nie wiem, kto kogo prowadzi. Gałęzie. Oj. O, dobra, poradziła sobie. Może daj mi rączkę. O. Lepiej? Dziki tu podchodzą. Czy sarny? Nie wiem, czyj to jest ślad. Taka rać. Chyba sarny. Sarny. No, sarenki tu przychodzą. Sarny. No, schodzą w dół, szukają jedzenia. Ich nie widzę. No, bo one się chowią, wiesz, sarenki się boją ludzi. Wyszliśmy pod najgorszą górkę. Jeszcze Mikołaj już chce zejść, ale chcemy dojść do takiego w miarę prostego. Dzisiaj mamy idealną pogodę na jakiś spacer. Sorry, że jestem zziajana. Dalia sobie super radzi. Alita tam i z powrotem robi 4 razy tyle kilometrów co my. Ale to dobrze. Dla zdrowia Goldena. No i teraz obstawiamy, czy znajdziemy jakiegoś grzyba. Ale jesteś wysoko, Mikiś. No nie? Lolita! No cześć, cześć, Dali. No cześć. Potem znalazło grzyby! No tu raczej... Wow! Ich musimy zabrać w ogóle. Tam daleko po lewej stronie są trójaka. To dobrze zwiastujesz, że jeszcze jakieś grzyby są. Tak. Takie grzyby. Zgadza się. No tutaj raczej wszystko wyzbierane, bo to jest główna taka dróżka, nie? Zdziwiłabym się. Z tego trójaka to raczej nic nie będzie. Doszliśmy do naszej polanki, takiej ulubionej. To jest piękne światło w ogóle. Taki piękny widok. Czapeczka mu spadła? Tak. Tak robią żołędzie. No, tak robią żołędzie. Bierzemy do domu. No to ja mogę go schować do kieszonki, dobra? Dobra. To daj. Czy ty schowasz? Okej. Okay. Moje. Dobrze. Ona znalazła grzyby. Kto? Ona znalazła grzyby. Tak? Tam znalazła grzyby? Tak. I obać chodź. No pokaż. Patrz. A tutaj no, dużo grzybów. I tu jest, i tu, ale one są trujące niestety, kochani. Tak. Tata ma 3 grzyby, zobacz. I coś tam znalazł chyba. Ile masz? Nie wiem. Ja! Kolejny! Zobacz, ile tata ma grzybów. To są dla mnie! Takie to są malutkie. Dobre, tyle na razie dam na ognisko. Ja grzybów szukam w ten sposób, bo dalej stwierdził, że ona już nie chce chodzić. Weźcie mnie na ręce, w nosie to mam. Zresztą w tym wieku dalej, cóż. Faktycznie. U ludzi występuje to samo. Nieście mnie. Nie wiem, czy mi się tam opłaca iść. Dalej, jak myślisz? O, blisko było. Jaka pięknota. Takie same. No. To jest borowy. Tak. A my zawsze z reklamówką, bo nigdy nie wierzymy, że coś weźmiemy i reklamówkę dajemy do kieszeni w razie W, a potem przychodzimy z pełną reklamówką grzybów. Zawsze, a pewnie nic nie zajdzie. Tak. Wszyscy znajdują mnie. Ślicznie, kochanie. Ale ty się super nią opiekujesz, wiesz? Ekstra. No chodź, Daleńko. Chodź, Daleńos, idziemy. Krzyś teraz zabiera się za grzyby. Wow. To już mamy... Jednego wyrzuciłem, bo... No, wiadomo, że nie ma sensu, ale udało nam się takie
wiecie, ładne grzybki znaleźć. Ojej, to uciekają. Także będzie zupka, a ja robię ciasto dyniowe i oba przepisy. Jak pójdziecie do lasu, co prawda dyni w lesie nie znajdziecie, ale znajdziecie przepisy na ciasto dyniowe i na zupę grzybową. Grzybową w coś dobrego. Przepis na pure dyniowe, bardzo proste i na kolejnej stronie, tutaj mam jak zrobić z tego ciastka kruche, ale to od razu możecie sobie spisać ile, co i jak. Tutaj mamy przepis na ciasto dyniowe, które wychodzi przepychota i to jest najlepsze ciasto na jesień. Później wchodzi piernik zimą, natomiast jesienią ciasto dyniowe to jest coś, o czym marzycie, chociaż jeszcze nie wiecie. Uwierzcie mi. Także jeżeli macie naszą książkę, to koniecznie bierzcie ten przepis, kupujcie dynię. Nie biegnijcie tylko, nie idźcie tylko, biegnijcie po dynię i róbcie ten przepis. A może macie w ogródku, no to też koniecznie musicie wykorzystać. Widziałam ostatnio, że można też kupić mrożoną dynię, więc też super opcja. Gdy nie mamy sezonu, to można i tak to ciasto sobie wykonać. Chłopaki zrobili mnie. Jako ciastko. Jemy mamy? Dobrze, spróbujmy. Co mam zjeść? Oj, głowa mi odpadła. To mogę zjeść głowę. Tak. Dziękuję. I my zjemy. Piechota. I to zjem. I mogę zjeść rękę. Możesz. W końcu spełniło się twoje marzenie. Zawsze mamy gryzłeś. Ciasto dyniowe zrobione, jest przepychota i z resztki ciasta, widziałam, że niektórzy z was robią góry, ja wolę takie ciasto, szczerze mówiąc, a z resztek zawsze można zrobić ciasteczka i pieczycie je 12 minut w piekarniku i wychodzą jak te ciastka od babci, naprawdę mega kruche, mega pyszne, także chłopaki tworzyli nietoperze i inne takie, pychota. Godzina 21, my robimy dżem z borówek, nie? Bo Marta nie miała gdzie zamrozić rosołu, więc zobaczcie ile mamy borówek. To są borówki, które zebraliśmy w tym roku, oprócz tego jeszcze jedliśmy ich bardzo dużo. I to jest zero? Zero. Ma być 2 kilo. Stop. 2 kilo? No, 2 kilo 200 niecałe. Dajemy resztę? A, już tutaj. Okej, to te gdzieś muszę ulokować. 2,5 kilo. Aż ile borówek. Ja pierdzielę. No mówię ci, że ze strzałka. Milion złotych. Ty, ale ja nie wiem, czy ty to wsadzisz, tą mieszalnik. Uda się? No. To jakoś będzie. Odejdź. dzień dobry, witam się z wami i dzisiaj jadę obciąć włosy. Ostatni raz widzimy mnie w takich długich włosach. Słuchajcie, już jakby zaczęły mi przeszkadzać, jakoś na zimę zawsze wolę mieć te włosy krótsze i planuję gdzieś skrócenie o tyle, więc sporo. Mam nadzieję, że fajnie wyjdzie, chociaż zawsze jest tak, że przed samym fryzjerem, jak tak patrzę na te swoje włosy, to w sumie wyglądają dobrze, więc co ja chcę i co ja będę robić. No. Trzymajcie kciuki, żeby było ładnie, jadę do fryzjera i tniemy. Już, klamka zapadła, lecimy z tym. I ja teraz idę jeszcze podpisać książki dla was, bo jedziemy do paczkomatu, żeby je nadać, więc jeszcze tym się zajmę. Ubiorę Mikołaja i będziemy się zbierać w drogę, bo planujemy też podskoczyć do IKEA, słuchajcie, dawno nie byliśmy, a będziemy wymieniać, tak jak mówiliśmy wam wcześniej, łóżeczko Mikołaja, na nie już czekamy, no ale potrzebujemy materac i właśnie znalazłam w IKEA materac, który by nas satysfakcjonował, ale chcemy go jeszcze dotknąć, czy wszystko jest ok, więc mam nadzieję, że wszystko będzie na Cimes grało i będzie nam się podobało i ostatecznie stwierdzimy, że tak, to jest ten nurt, którym chcemy iść z tym materacem, a teraz ja wybiorę Mikołajowi tylko ubranka i jedziemy. I think of all the times we lay looking up out at the stars. Nervous of the way you make me feel, you setting fire to my heart. Before you, what was that? I don't recall.
recognize, now I'm looking back. How I adore you, it can't be matched. No, 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 no. Mam nadzieję, że sobie nie pokażę. Ja nie mam pojęcia, jaka to jest długość. No chyba tak. No to dobra, tak, to jest to. Tak do... Siedź prosto. Ja zrobię troszkę dłuższą, bo jak się ruszasz... To jest lampa taka do utwardzania pewnie fryzury albo czegoś. Czego ja dożyłam. A przecież pamiętasz, jak myśmy się skracały na tak... Ja miałam takiego boba czy coś. Tak. Mamusia jeszcze nie widziała. A Jezus. Nie, nie, bo jest dość. Czyli dobrze, że tak bezpiecznie poszliśmy. A ciebie, kochanie, jak cię tniemy? Robimy trwałą. No. Mikołaj, tutaj są włoski. Usiądź sobie, wiesz? Ja bardzo nie czułem. To będzie tu pracy. No. Później. A to? Patrz, tu lustra, gdzie włosy tu stoją. Patrz, jakie tu masz włosy. Widzisz? Tatuś takich nie ma. No. Smiko. Dotarliśmy do IKEA i najlepsze jest w tym wszystkim to, słuchajcie, że cały parking podziemny, a myśmy, i wiecie, wjedziecie sobie na parking podziemny, stwierdzicie, o, nie będę musiał odśnieżać na przykład zimą albo coś takiego. Znaleźliśmy jedno miejsce, gdzie trzeba odśnieżać zimą. Tak, stoimy w takiej dziurze, bo tutaj tylko radio łapało, żeby Mikołaj jeszcze pospał na chwilę, ale bierzemy się. Budzimy chłopaka. Ziewasz? Pokaż, jak ziewasz. Och, ale się wyspał. Ojej, tak jesteś wyspany. A co to? Tak będziesz jeździł? Okej. Okay. Niech tak będzie. Zastanawia nas zawsze jedna rzecz, Wika, że te rzeczy są takie, wiecie, zrobione trochę bałagan w tych pokojach, a jednocześnie jest tak ładnie. Jakby u nas w domu właśnie był taki bałagan, no to widać, że jest po prostu bałagan, a tutaj to jest styl. Styl i to jeszcze cozy. Chcę te choinki, misiu, ja chcę takie choinki na stół. To chcę. Jakie ładne. Zobaczcie na to. Piękne. Co tu znalazłeś? Drabinę. No, taka jak my mamy. To jest taka spiżarka, też fajna. No nie? Ale mi się tak ta szklana ściana podoba, że to się w palenie mieści, nie mamy gdzie włożyć. No, strasznie mi się to podoba. Stawka, byśmy chciały mieć wszystko takie samo. Bo już tam napierdzieliło każdy inny talerz, to by to już tak wyglądało. No pewnie masz rację, ale ładne to. A ja biorę to. W końcu damy wszystkim herbatę z Turcji. Herbata z Turcji w końcu pójdzie. Tak. I to ile? Każdemu po dwa? Każdemu po dwa bierzemy, czy po jednym dajemy? Po jednym chyba, nie? No. No to jest twoi rodzice, Ula, Asia i mama. Docieramy do materacy. No to musimy te małe znaleźć, wiesz, takie łóżeczka mniejsze. Mikołaj, zadanie dla ciebie. Szukaj małych łóżeczek. No. Robi zakupy. No on też. Pewnie też czegoś szuka fajnego, nie? Czego? No nie wiem. Coś takiego jak ten tutaj. Bo ten wygląda, że jest rozpinany. Tak, bo jest rozpinany, ale... A na niego nie trzeba zamówić. Materac piankowy. Nie, to nie jest ten. Ten kosztuje 800 zł. Tańcu, tańcu. To ten. Ten co siedzisz, czy ten z boku? Oba, to są te same. Oba to są te same, tak? Chodź, spróbuj sobie tego materaca, Mikoś. Co tu się bierze? To coś? Nie, to jest nakładka na. To jest materac. Widzisz? Aha, można tę nakładkę też spoko. Też spoko, tak. I tu jego się jakoś gdzieś rozpina się. Nakładka nie jest taka do dupy jak tamta. Jak tamta, co myślę, że nie przepuszczała. Tak. No ja to czuję. Ja no właśnie się zastanawiam, czy ja czuję te deski, czy co? Myślę, no, że ja czuję deski. On jest strasznie taki miękki.
ale dla niego jest okej. Okay, no. Mikołaj, chodź się połóż. Wejdź sobie na łóżko. O tak, tam mają być buciki, świetnie. No i jak, wygodnie ci? Będziesz na takim materacu spał? No i pod nim się w ogóle nie załamuje ten materac. No, to ja co innego. Nie. O was łóżka, o was. Nie, to będzie twój. To będzie twój do twojego łóżeczka materac, wiesz? No tak, mi nie przyda się. To o lampie pomyślimy później. Połóż się na ten i sprawdź. Nie no, powiem ci, że... Z tatą się połóż. No, na plecy się połóż. No tam dalej, głębiej idź, no. No jak dla niego jest okej, okay, no bo on się nie zapada, no nie? Będzie do 20 na tym spał. Ale nie wiem, możemy jeszcze popatrzeć na inne materace, misiu. Chodziło o to, żeby on nie był jakiś gruby, nie? No to jest bardzo duże. No. Ale my nie mamy takiej pościeli dla niego. No bo ja muszę kupić, misiu. To mówię, że nie mamy. Tu jest pościel, na dole. Ja, z czym prać te kropki? Jak z czym? No z czym? Z innymi białe, kropkami. No dobrze, białe... Wszyscy te? Zmienimy na kropki. Nie szuraj mi, bo ciężko. My też zmienimy na kropki, wtedy będziesz prała wszystkie pościele razem. Co ty na to? Mikołaj, wszyscy nie będziemy szuraj. W kropkę. No ja ci kupię bluzeczkę w kropki. I przysięgam uroczyście, że mój mąż będzie chodził w bluzkach w kropki od teraz. Nie, droczę się z Martą, bo Marta mi powiedziała, że... Mikołaj ma sobie wybrać materac, czyli 3-latek ma zdecydować, jaki będzie miał materac. Przeceniasz go trochę. On może powiedzieć, który kolor mu się podoba i tyle. Patrz, strój kominiarza. O, zawsze górnika, chciałem. Górnika. Górnik. Z biuropuszczem, teraz będę ujmował. No pewnie. Można kupić, ale mi się to łapie. Wiem, bo mi się to nie mieści na głowę. Boże. Jak to twój czas? Jeszcze troszkę. Minął czas. Szybko. Bez spokoju. Powiem wam, że ja mam jakiś fetysz dywanów generalnie. Ja bym mogła non-stop dywany kupować, nie? Już widzę taki, który mi się znowu podoba. Ten mi się podoba. Rany bąbel, jaki ładny dywan. Śliczny dywan. Ostatnie sztuki. Jezus, to działa na mnie jak płachta nawyka. No. Ten też piękny. Super jest. Też ostatnie sztuki. Ja to zawsze tak wybiorę. I ten też jest super. I ten jest cudny. Ten mi się podoba. I ten zajebisty. Oszaleję z tymi dywanami, nie? Ja bym mogła cały czas dywany wymieniać. I ten kochałam, ale mąż mi kazał go sprzedać. A on jest taki twardy, ale jest taki piękny. Sztos. Co wy robicie? To skręci się. Cena dla klubowiczów IKEA Family, a to jest bez IKEA Family chyba. Bierzemy tego. To? Tak. Masz materac. Przyda się, a w IKEA już święta powoli wchodzą. Zobacz, Mikołaj, świątecznie się robi. No, tak się robi świątecznie. Krzyś, idziemy jeszcze tam, w tamtą stronę. Chodź, Mikołaj. Przeopcja, Misiek. Tak ci powiem. No byłaby. Byłaby. No, jakoś go wpadniemy do samochodu. On się ubrudzi i tak go wypierzesz. Tak bierzemy, no nie? Nie! Nie, ma teraz. Kochani, nie ciebie, ma teraz. Nie, bo znaleźliśmy tańszy, znaczy ile tam kosztuje? No tamto kosztuje 300. No ten 4. No ale tamten ma sprężyn. Nie ma sprężyn nawet. To jest taka pianka gąbka. No to jest super, no. Nawet ty tam. A połóż się na tamtym łóżku, czy ty się w ogóle na nim wyśpisz? No ja na nim desek nie czuję. Mamy materac. Próbujmy go wstawić w auto. Tak. Mikołaj, uda się wsadzić go w auto? Może się uda, tata. Zobaczymy. Może się uda. Jak to? Kocham zakupy z moją żoną.
uwielbiam zakupy z moją żoną. Teraz szybko zamknij, wiesz. Ona zawsze wybierze coś, czego tu się nie da w tej małcie zmieścić. Teraz szybko zamykaj. A jak później otworzę, to dostanę to. To będzie śmiesznie. O nie. To może ja chwycę go. Z tamtej strony go chwycę. Jeszcze nie. Mikołaj, nie włączaj tych. Trzymasz? Tak. Kurde, że